Yeah.
Ah,
Thank you.
chcielibyśmy dzisiaj Wam dzisiaj przedstawić, to tak naprawdę postępowanie w ramach pierwszej pomocy, czyli to, co Wy możecie zrobić. A pamiętajcie, że jeśli Was nie będzie i Wy nie będziecie działać na miejscu zdarzenia, to często tego człowieka nie będzie dało się. Okay. Wyobraźmy sobie sytuację, że idzie mężczyzna, tak? Nagle łapie się za klatkę piersiową, źle się poczuł, osuwa się na ziemię. Okej. Okay. Mamy pozarazne, tak? Bo rzeczywiście pamiętajmy o tym, że to dla nas ma być bezpieczne posłuchanie. Sprawdza przytomność tej osoby, potrząsając i mówiąc halo, czy mnie słyszy ta osoba. Niestety nasz poszkodowany nie reaguje, w związku z tym prosi osobę dodatkową, aby pomogła. Przedek zdarzenia sprawdza, czy nasz poszkodowany oddycha teraz, tak? Będzie rzeczywiście musiał decydować o tym, czy podjąć resuscytację krążeniową oddechową, czy ewentualnie wdrożyć inne postępowanie. Nasz świadek zdarzenia sprawdził oddech i okazało się, że są co najmniej dwa oddechy w ciągu 10 sekund. W związku z tym uznaje, że ta osoba oddycha. W związku z tym ściąga okulary naszej osoby poszkodowanej, sprawdza, czy w kieszeniach nic nie ma ostrego, jakichś twardych przedmiotów, które mogłyby utrudniać podczas leżenia tego naszego poszkodowanego. I będzie układać naszego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. W międzyczasie poprosiła osobę, ta, która została zatrzymana, aby zadzwoniła na pogotowie. Pogotowie musi przekazać, gdzie się znajdują, co się stało. Tak, czyli będzie informacja taka, że rzeczywiście dzwoni na 39, policz numer 112 i przekazuje informację, że mają mężczyznę, który w tej chwili jest nieprzytomny, ale oddychający. I proszą o wezwanie o przyjazd pogotowia ratunkowego. Koleżanka ułożyła osobę w pozycji bezpiecznej i sprawdza kolejny raz oddech, ponieważ rzeczywiście podczas tych manewrów przewracania tego człowieka mogło dojść do zatrzymania oddechu. Będzie powodować niedotrwienie okolic ciała tych uciskanych, dlatego będziemy przewracać. To ważną informacją kobiety w ciąży, te, które są w dużej widocznej ciąży, tak? Czyli ten brzuszek już jest bardzo duże zaokrąglone, to rzeczywiście takie kobiety powinny leżeć tylko na lewym boku. I o tym pamiętajcie. Jest to ważne dlatego, że mamy problemy z krążeniem płodu, jeśli położylibyśmy na prawym boku taką osobę. No i w ten sposób czekamy na pogotowie. Osoby przyjechały, ponieważ z takimi zespołami ratownictwa medycznego w tej chwili mamy najczęściej do czynienia w naszym kraju. Czyli jest to zespół bez lekarza, jest to dwóch ratowników medycznych, bądź dwie pielęgniarki lub pielęgniarka z ratownictwa. Jak widać, zespół medyczny przyjmuje poszkodowanego naszego i tak naprawdę ponownie ocenia, czy ten człowiek oddycha prawidłowo, ponieważ rzeczywiście przed zdarzeniem chce źle ocenić, więc powtórka jest. A drugi ratownik przyjeżdża z noszami, ponieważ wiemy o tym, że jest to osoba, która w tej chwili oddycha, ma dorożne drogi oddechowe. W związku z tym mamy decyzję o tym, aby jak najszybciej ewakuować tego człowieka z tej twardej powierzchni, no jakby nie było leżącego w płodzie, aby przenieść go do karetki, do ambulansu i tam dalej się nim zajmować i wykonywać dodatkowe badania. Czyli jak widzicie Państwo, zespół ratownictwa medycznego w takiego stanu zagrożenia życia w tym momencie, ponieważ osoba jest fakt nieprzytomna, ale oddychająca i nie stwierdzają żadnych bezpośrednio tych krwawień i tego typu rzeczy, korzystniejsze jest, żeby tego naszego... No i zaraz powiesz, za krótkie nosze, bo nogi wystają. No rzeczywiście sprzęt, który posiadamy i który używa się do zespołu ratownictwa medycznego, jest generalnie dla niskich osób. Naszego organizatora na przykład korbanu, to rzeczywiście dźwigiem byśmy musieli zbierać dane. Jak widzicie Państwo, ratownicy powolutku podnosili nasze skotek do skotku, ponieważ to rzeczywiście wzrosło do zewnątrz. Zobacz, jak widać, jeszcze zobacz. Od jednego tam zostawiam.